pojawiam się cały czas na jakichś imprezach weselnych, wydarzeniach, targach, a sam jeszcze ślubu nie mam. Oczywiście jestem jak najbardziej za, żeby miłość zapieczętować właśnie taką przysięgą przed ołtarzem i nie chciałbym na przykład mieć dzieci, które mówią, że nie mają takiego prawdziwego taty i mamy, którzy są połączeni właśnie jednym nazwiskiem. No ale na razie jakoś mi się nie spieszy. No nie wiem, może jeszcze nie mój czas, może jeszcze nie jestem gotowy. Chociaż tak naprawdę wiele osób mówi, że nie jest gotowa. Dopiero jak jakiś wyjdzie z tego grubszy temat, to podejmują tą decyzję i ja póki co na razie nie planuję. Rodzice zawsze cisnęli i mówili, tym bardziej, że jeżeli już jestem w takim związku zaawansowanym, gdzieś tam mieszkam z dziewczyną i już żyjemy tak naprawdę jak małżeństwo, żeby to zalegalizować. No po prostu czuję, że jeszcze nie ten czas, że nie jestem jeszcze gotowy. Może jestem za młody, może po prostu no... A mężczyźni tak mówią. No mężczyźni tak mówią, ale no nie wiem, no jakoś tak nie czuję. Nie czuję się teraz, żebym był po przysiędze. Znaczy, no nie chodzi o to, że w ogóle jakoś miałbym się nie trzymać tej przysięgi czy coś, ale no nie wiem, jakoś to wszystko mnie przerasta. I chyba widząc takie właśnie wielkie wydarzenia, no nie czuję się jeszcze jako mąż.